Zaczynamy Studio Papi, Arema Jamrożek. Dzień dobry moim Państwa gościem, Julia Szeremeta, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dzień dobry. Witam. Wiem, że się niczym nie stresujesz, niczym się nie przejmujesz, to prawda? To prawda, na luzie, a czym się stresować? To też prawda. E, chciałbym zobaczyć ten medal, bo jest naprawdę przepiękny. Czy, czy można go dotykać, tak? um, Proszę, proszę. Nie jest lekki. Pierwszy raz w życiu. E, tak wygląda medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. E, nie jest lekki, e, ten środek, to rozumiem, jest fragment... Wieży Eiffla, tak. I to jest autentyczny fragment wieży Eiffla. E, ten medal dużo waży. Jak... ile obstawiasz, że waży? Z pół kilo? No, tak, tak będzie. Tak będzie. No to ładnie. E, jest naprawdę przepiękny. Powiem szczerze, że rzadko kiedy, e, ale trzęsło mi się trochę ręce trzymając ten medal. E, co się czuje, kiedy ten medal pojawia się na Twojej szyi? Na pewno szczęście, że udało mi się go wywalczyć, wypracować ciężką pracą i że osiągnąłem ten cel, po który, na który, po który jechałam na Igrzyska Olimpijskie. A to nie jest tak, że e, uff, już po wszystkim, już nie trzeba, już można odpuścić, mamy to za sobą, robota skończona? No, robota skończona tego celu, jakby Igrzysk Olimpijskich, ale są kolejne wyzwania, są kolejne cele, które chcę realizować, szkolić się, więc robota nie jest skończona. Robota będzie, nie wiadomo jeszcze, Los Angeles przede mną. Powtarzasz, bardzo często w wywiadach, twój cel teraz to złoty medal Igrzysk w Los Angeles. Już jest pewne, że boks pojawi się na tych igrzyskach? Tam jest dużo takich e, jakby mówień, że nie będzie. E, myślę, że będzie ten boks na Igrzyskach w Los Angeles. E, tak jak było mówione, że zapasów kiedyś tam nie będzie na Igrzyskach, a były. E, boks to jest sport taki koronny, e, więc myślę, że na pewno będzie. Masz takie poczucie, że jesteś e, odkryciem Igrzysk e, w Paryżu? No, to na pewno. E, nikt nie stawiał, e, nie wierzył tam we mnie, że ja przywiozę medal. Byłam tam skreślana, byłam underdogiem, ale mi to nie przeszkadzało. Ładne określenie to underdog. No, ale to prawda. To Co się dzieje w głowie, kiedy tak mało osób wierzy w Twój sukces, oprócz trenera, oprócz rozumiem Ciebie? Co się dzieje w głowie, kiedy, kiedy idziesz po swoje? Byłam no, szczęśliwa, że ten cel jakby się udało osiągnąć, ale też byłam spokojna, podczas walk, podczas igrzysk kiedy tam byłam, nie bałam się też przeciwniczek, właśnie wychodziłam bez stresu do pojedynków tak na spokojnie, strasznie. No, trener Dyla zresztą powtarza, to jest niesamowite, że, że ty się nie przejmujesz, z kim walczysz. No tre, właśnie w tym roku, w tym roku. Kiedyś sprawdzałam na przykład moje przeciwniczki, jak boksują, jakieś tam walki widziałam. Na igrzyskach nie zobaczyłam ani jednego pojedynku moich przeciwniczek, bo mm -hmm. mi się nawet nie chciało tego oglądać. Okej, okay, to nie jest tak, bo to jest tak, że idziesz po prostu na żywioł i troszeczkę jakby reagujesz na to, co dzieje się w ringu. Nie potrzebujesz jakby takiego. Ja to porównuję do, do piłkarzy, którzy mają odprawę, którzy tam oglądają mecze swoich przeciwników, zastanawiają się jak tam taktyka i tak dalej. Ja, jak to wygląda u ciebie? U mnie wygląda tak, że to trenerzy ustalają taktykę, mówią mi, jak boksuje mniej więcej przeciwniczka, co mam robić. Jest plan A, plan B, jakby pierwsza runda nie poszła po mojej myśli, ale też trenerzy dają mi takie zaufanie i pozwalają zazwyczaj pierwszą rundę boksować jak chcę, bo ja bardzo dobrze czytam przeciwniczki. Więc zawsze mi tak dają czas, żebym weszła, zaboksowała swoje. W razie co trzymamy się planu taktycznego. Ja mówisz dobrze czytam przeciwniczki. To jest tak, że em, to jest umiejętność, którą człowiek się rodzi, czy to jest umiejętność, którą się nabywa, czy to się, nie wiem, w trakcie treningów, w trakcie sparingów coś takiego kształtuje. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Wydaje mi się, że ja się z tym urodziłam, ale na pewno przez długie. Długi czas treningów, cały czas tej pracy na pewno się też uczy jakby i to wychodzi później w ringu. Ale myślę, że ja to zdobyłam wcześniej już. I jak byłam w boksie, przyszłam do boksu, no to ja już miałam, tak, ja byłam takim tale talencikiem troszkę na początku, mhm. że nie ciężką pracą, a talentem dużo. Wygrywałam. To pozazdrościć, naprawdę pozazdrościć, ja cały czas szukam jakiegoś talentu u siebie i wciąż, wciąż nic. Znajdziemy jakiś. <laughs> Słuchaj, opadły już emocje po, po igrzyskach? Tak, opadły, ale cały czas jakby do tego wracam, bo wiadę i tak dalej, więc cały czas yy, rozmawiam o tym, więc nie do końca, ale już tak... Jakby nie mam emocji takich 100% związanych już z tym. Ja wiem, że jesteś cały czas w rozjazdach. Niedawno byłaś w Gliwicach. Tam zresztą w trakcie tego turnieju duża zmiana, bo nie ma kasków. E, tak, pojechałam właśnie na turniej do Gliwic, tam zostałam zaproszona, i też odwiedzić koleżanki, zobaczyć jak dziewczyny boksują, bo to pierwszy turniej w Polsce, gdzie ściągnęli nam już kaski. E, powiem, że fajnie. Mhm. Myślę, że będzie teraz boks taki bardziej może niepopularny, bardziej widowiskowy to będzie. No, ale z drugiej strony będą kontuzje. Dużo, dużo osób myślę, że też może odejść, bo będzie się bało tego. Ale rozmawiałam z dziewczynami i mówiły, że bardzo fajnie bez kasku się boksowało, że więcej widać. Ja ogólnie też nie mogę się doczekać tego startu bez kasku. Bo ja basuję na szybkości, na zabawie. Ja właśnie dużo y, ciosów unikam, więc nie mogę się doczekać. <grym> e, przepraszam, to może będzie e, nieuprzejme, więc proszę mi wybacz. E, ale obserwuję, twój nos jest cały. Jest. <grym> e, były jakieś kontuzje, nie wiem, złamania, przetrącenia i, i tak dalej? E, nie, nic mi się nie działo z nosem. Miałem kiedyś <grym> tylko pęknięty łuk, e, delikatnie, bo zderzyliśmy się z koleżanką e, na, walce, e, na walce i to jeszcze w kaskach było. Ale nic poważnego mi nie jest, nos cały. <noise> słuchaj, bo e, ja mam córkę i gdyby moja córka przyszła do mnie i powiedziała, słuchaj, e, chcę trenować boks, chcę się bić w ringu, to, e, to co ja powinienem powiedzieć? Kurczę, wiesz co, sport jest dla każdego. Nie trzeba iść na boks, żeby się bić. Dużo osób idzie po prostu, żeby się poruszać tam, koordynację poprawić ruchową. Czy też dużo osób idzie, żeby samoobronę się nauczyć. Więc to nie, nie jest tak, że się idzie i od razu się bije, tylko się szkoli powoli. Nie ma też tak. No dobra, no ale tej samoobrony, tej koordynacji mogłaś się nauczyć również na karatę, a, a z karate zrezygnowałaś na rzecz boksu, więc... Co tu się wydarzyło? Bo słuchałem też w wywiadach, że no, rozumiem, że mm, gdzieś tam to karate ci się znudziło, ale pod jakim względem się znudziło? W sensie, zobaczyłaś boks, którym no, jednak nogi nie służą do bicia, e, ruszasz rękami, e, no więc pod względem jakby hmm, widowiskowości czy, czy nie, zaangażowania ciała. To, to gdzie tutaj jest ta zmiana? Znaczy to na pewno karaty, duży rozwój, taki, właśnie, bo tam jest odpraca nóg, kopanie, dużo się dzieje, jakby. Tak, znudziło mi się karatę, gdyż miałam tam 13-14 lat, jakby. Trener też nam już taki 100% uwagi nie poświęcą. Czasami jeździliśmy z sami z rodzicami na, trening, na zawody. No i też chciałam czegoś innego, no, już 7 lat trenowałam. Chociaż dalej bardzo lubię kopać i ciągnie mnie do kopania, no to poszłam na boks. No i boks mi się spodobał. No i też wyższe cele, jakby więcej można osiągnąć, bo Igrzyska Olimpijskie no to jest największa impreza, no i nie ma większej. Jak rodzice zareagowali? Najpierw zapytam o to przejście w ogóle na boks. Nie wiem, mama nie była zdziwiona, że, że chcesz się bić? Powiem tak, kiedy przychodziłam na boks, trenowałam przez rok czasu tutaj i tutaj. Moja mama bardziej za karatę była, mhm. bo ona też trenowała karate i jak mówiłam, że chcę zrezygnować z karate, ona mówi, że nie, to zrezygnujesz z tego i z tego, mhm. że nie będę. Ale powoli jakby zaczynałam wyjeżdżać na jakieś obozy, turnie i się przyzwyczaiła z decyzją, że ja zostaję przy boksie, a nie przy karate. No i teraz kibicuje mi ogólnie to my się śmiejemy, że ona powinna pracować w Polskim Związku Bokserskim, bo ona wszystkie przeciwniczki moje zna i nie moje tylko, różne, wszystkie turnieje śledzi tam, gdzie nawet nie startujemy jako kadra. Więc czasami czegoś nie wiemy, nie możemy znaleźć jakiejś przeciwniczki, to jest telefon do mojej mamy. To ona jest tą encyklopedią. Tata nie woli, żebyś, na przykład, zajmowała się hodowlą koni? Nie, myślę, że nie woli. A ty byś, tak jak spoglądasz, to... Nie wiem, bardziej, lepiej czujesz się e, w ringu, lepiej czujesz się, kiedy możesz wyładować e, tę złość, czy... No właśnie, pytanie, czy to jest wyładowanie złości? O, może od tego zacznę. No bo żeby jednak wyjść do ringu i walczyć z drugim człowiekiem, to gdzieś tam te... Widzę, że absolutnie dostają spokoju, więc zastanawiam się, sk skąd się bierze ta energia, kiedy wychodzisz do ringu. Energia jak gdy wychodzę do ringu, no bo ja lubię to robić, lubię się pokazywać w ringu z tą frajdę. Czyli więc to nie jest po, 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 po z takim, wiesz, agres... podkładem takim, że, że trzeba wyładować jakąś nie, taką złość to, czy nie, energię. Nie, nie, nie. jakby się też tak boksowało, myślę, że z taką złością te walki by były inne, zawsze cenę by się chciało urwać głowę. Te pojedynki by były nie za ładne. Jak najszybciej skończyć po prostu przeciwnika. Tak, ja powiem szczerze, kiedyś też tak się wkurzyłam i chciałam czasówkę zrobić dziewczynie. Czyli rozumiem, jak najszybciej zakończyć walkę. E, tak, ale później tego żałowałam, bo się spięłam i chciałam z całej siły bić ciosy. Ten pojedynek mi się w ogóle nie podobał, mhm. jak ja boksowałam, więc nie, tak nie boksowałam. Um. Czy sama walka już po, po igrzyskach, ta, ta e, finałowa była jeszcze analizowana, czy w ogóle nie chcesz tego oglądać i, i wracać do tego? Mm, jeszcze nie przysionam do tego pojedynku. Ja już tak mówię dwa tygodnie, że obejrzę ten pojedynek i nie ma czasu. E, może dzisiaj obejrzę w końcu, zabiorę się, e, żeby zobaczyć, przeanalizować sobie. Wcześniejsze pojedynki widziałam. E, Oglądam, jak byłam na igrzyskach e, olimpijskich właśnie wieczorkiem sobie zobaczyłam. A co cię powstrzymuje, żeby zobaczyć tę walkę ostatnią? Nie, tak naprawdę nic mnie nie, nie powstrzymuje. Po prostu cały czas coś się dzieje, <grym> cały czas w samochodzie. Więc jak wrócę do domu wieczorem, to się położy, coś innego pooglądam e, niż walkę. Okay. Ale muszę się za to zabrać. E, bo to... jestem sama ciekawa, bo mnie się pytają o tę walkę. <grym> ja... W sumie to byłam tam, ale, z... ale nie widziałam. Byłam, nie widziałam. Okej. Okay. Ehm... Pytają Cię też o, o inne dyscypliny. Kiedy zobaczymy, nie wiem, w formule MMA czy kiedy zobaczymy na tych fejmach, kiedy zobaczymy Cię w zawodowym e, boksie, jak to jest przez Ciebie odbierane? No bo wiesz, że teraz mamy kilkanaście milionów ekspertów od boksu. Wiem, wiem, jest to gorący okres propozycji e, o, i jakby dostaję propozycję z fightów, ale jak mówiłam, ja w to nie idę. Co do boksu zawodowego, myślę, że na jakieś fajne, zaboksowałabym na jakiejś fajnej gali też medialnej, żeby się pokazać i robić sobie ten rekord, bo bym chciała też zostać kiedyś zawodową mistrzynią świata w boksie zawodowym, ale jakby to nie jest mój cel główny na teraz, Cele są, cel jest Igrzyska Olimpijskie za 4 lata, ale nie wykluczam, że po drodze jakaś fajna walka w boksie zawodowym by się, by się pojawiła? To jest szans czasu, no bo to jest 4 lata, wiesz. No jeszcze, jeszcze, że tak powiem, nie zgasł ten zniczy olimpijski, bo, bo trwa jeszcze Paralimpiada, więc uh, um, jak to jest planowane ze względu na, na już ten zawodowy, nazwijmy, sport, tak? Czyli aż w takim okresie czasu to jest szykowane? Znaczy, no powiem tak, w boksie zawodowym, zawodowym można startować tutaj i tutaj teraz, mhm. tak jest, kiedyś tak nie było. I kiedy będzie jakaś fajna walka i będę w przygotowaniach w boksie olimpijskim, to czemu by nie wystartować, nie będę robić 100% przygotowań po ten pojedynek boksu zawodowego w razie co? Ale przecież ty już tyle osiągnęłaś. E, mogłabyś przestać już e, tak zasuwać na treningach, e, trochę odpuścić dietę, no nie wiem, e, pójść do klubu i się pobawić. To nie jest to. <laughs> nie ma złotego medalu. Okej, okay, czyli to jest ten jeszcze niedosyt. Jestem szczęśliwa, ale chciałabym ten mieć złoty medal na szyi i powalczyć ten Los Angeles. D czytałem, słuchałem, że e, na kadrze to jest 300 dni w roku e, tak naprawdę, rozumiem, ciągłych treningów, pracy i... Masz jakieś wolne? No teraz <laughs> Nie, no, no bardzo dużo jakby tych wyjazdów mamy, cały czas jesteśmy na kadrze, czy w Polsce na obozach, czy za granicą na jakichś obozach sparingowych, czy na turniejach. Wcześniej było to jest może trochę wyrzeczenie. Tak, no duże poświęcenie jakby, no poświęciliśmy się dla tego celu, żeby ten medal przywieźć. Wcześniej może było tych mniej wyjazdów od takiego roku, półtora, to tak naprawdę my jesteśmy cały czas na kadrze. Ale po ważnych imprezach, na przykład miesiącach Europy, Mistrzostwach Świata, do których mam jakiś tam cel przygotowawczy, mamy miesiąc jakby wolnego takiego, ale też nie 100% wolnego, żeby się nie zastać, więc mamy tydzień na przykład wolnego 100%, dwa tygodnie jakichś innych aktywności sportowych, czy na przykład jak chodziłam na akrobatykę, na pole dance, czy po prostu na siłownię, żeby się ruszać, żeby odpocząć od tego boksu i mieć ten głód, głód żeby zacząć już trenować. Ale żeby właśnie być cały czas w ruchu. E, czy jakieś wakacje, coś jest planowane? Jakiś e, taki odpoczynek większy, nie wiem, jakieś egzotyczne kraje, te sprawy? No jednak, słuchaj, no. Trochę, trochę mówię jak, jak, wiesz, jak ojciec, ale trochę ci się należy, no. E, wszystko wyjdzie na spontanie, e, no, dużo tego w tych wszystkich spotkaniach, wywiadów różnych, e, więc na razie jakby takiego czasu 100% nie mam, e, na pewno gdzieś sobie polecę, odpocznę. Gdzie byś chciała polecieć? Dowolne miejsce, no bo jesteś wicemistrzem olimpijską, <noise> możesz sobie wybrać. E, kurczę, nie wiem, może bym poleciała jeszcze do Tajlandii? Mhm. E, czyli tak ciepło, woda, piasek. Okay. Cieplutko. E, dużo osób pyta cię o pieniądze, no to i ja zapytam. Jak się zmieniło twoje życie po, po zdobyciu tego srebrnego medalu? Czy jest dworek pieniędzy, jest to mieszkanie w Warszawie, jest ten diament i obraz? Jak, jak to wygląda? Bo to... Jeszcze nie ma. Dużo osób się pyta, ten, pyta o ten obraz i diament ja mówię, no nie wiem, ja jeszcze tego nie mam. Ja wcześniej się też nie interesowałam tym 100% jakby, e, co to jest. E... 30 sierpnia podobno miała być gala, na której mieliście się wszystkiego dowiedzieć w Pekolu. E, tak, ale gala została tam odwołana z jakichś tam powodów, więc ta gala się nie odbyła, ale kiedy będzie to też nie wiem jakby, nie mam takiej informacji, kiedy jesteśmy zaproszeni na tą galę. A Polska przypilnuje, żebyś dostała ten diament i obraz. <laughs> Będą no, patrzeć cały czas, co to jest, co to jest. Ja sama nie wiem, więc e, będziemy, będziemy zaskoczeni. E, co do mieszkania. E, jeszcze więcej informacji jakby nie mam. E, mieszkanie jest w budowie. E, no, jakby powiedzieli mi, że więcej informacji jakby będziemy wkrótce mieli. Dowiemy się, e, chcą zrobić nam fajną niespodziankę. No to bój cała Polska tego dopilnuje, żebyś, żebyś na to nie straciła. E, jest takie uczucie, że mm, w sumie to mogłabyś to wszystko już zostawić, masz emeryturę, możesz do końca życia, nic nie robić. Jakie to jest uczucie? To jest spełnienie marzeń chyba każdego z pokolenia Z w dzisiejszych czasach. Mieć e, no... tyle lat co ty i nie, nie musieć nic robić. I mieć emeryturę. <laughs> e, e, kurczę naprawdę bardzo fajnie, no ale dzięki temu, że jestem już tak zabezpieczona, e, zabezpieczona pieczona finansowo, bo będę mogła się normalnie przygotowywać, spokojnie o, o niczym nie myśleć yy, i realizować teraz sobie kolejne cele. Czyli jest ta spokojna głowa o takie rzeczy? To jest o, naprawdę oczywiście. fajna rzecz. E, e, co byś powiedziała w takim razie? Bo e, albo nie, zanim jeszcze do tego przejdę, bo obiecuję, kończę, bo wiem, że masz naprawdę niewiele wolnego nie, czasu. E, kiedy słuchałem e, wywiadów z Tobą, e, Twój styl walki był porównywany do Usyka. Mało tego. W ogóle miałem, odnosiłem takie wrażenie, że twój styl walki był porównywany do e, bokserów wagi ciężkiej i to mężczyzn. Jak byś to oceniła? Czy to jest tak, że, mm, że w, w tym kobiecym pięściarstwie jeszcze nie ma też takich nazwisk, do których można by cię porównać? Czy, czy jak to wygląda? Może jakieś pojedyncze nazwiska są, ale e, każdy bokser też inaczej. Każdy ma swój styl. Ja mam właśnie styl taki zabawy, jakby to zależy też, bo zależy czasami jakiś jest pojedynek. Jak mówiliśmy, ustalamy taktykę z trenerami też na jakiś pojedynek, żeby ten pojedynek wygrać. My czasami boksuję za podwójnej gardy, idę boks y, i idę y, na przełamanie przeciwniczek, ale mój główny styl to ręce opuszczone nisko, zabawa, y, konterka jakaś. To jest mój styl. Też nie mam takiej 100% inspiracji, jakby ja naśladuję ten styl od kogoś. To jest mój styl, ale tak, lubię, jak już oglądam, to lubię boks Usyka czy Binwitekera, mhm. bo on właśnie też tak tańczy, bawi się w tym ringu i pains. To jest tak, że przeciwniczki to denerwuje, kiedy ty masz te ręce opuszczone? Na pewno. To też zaznaczę, że to nie jest tak, że ja lekceważę przeciwniczki opuszczonymi e, rączkami, e, tylko po prostu ja się czuję najlepiej wtedy. E, jest to bardzo niewygodne dla przeciwniczek, bo tak naprawdę idzie ten cios one widzą cały czas na prosto i ten cios idzie z dołu. I to jest taki niewygodny dla okay. dużo osób, czy ja podniosę rękę, czy, czy uderzę stąd. E, więc bicie ciosów tych z dołu jest naprawdę niewygodne i zaskakuje przeciwniczki. A Masz hmm. niesamowity refleks. Tak, no ale ja głównie bazuję na szybkości i na refleksie w pojedynkach. Nie boisz się, że kiedyś coś ci się stanie? Nie, nie boję się. Co byś powiedziała dziewczynom, e, które, wiesz, no, są różne mody i, i e, szukają jakiegoś, nie wiem, sposobu na, na, na czy zabawę, czy, czy na sport? E, co byś powiedziała tym, które nawet nie rozważały tego, żeby, e, żeby boksować? Ogólnie, jakby zapraszam do boksu, czy nawet nie tylko do boksu, żeby wpleść w te swoje życie sport, aktywność fizyczną, poprawić koordynację. A dla boksu też dla osób, które nie chcą startować może w zawodach, ale żeby poćwiczyć właśnie nauczyć się jakiejś samoobrony, bo to jest też bardzo ważne, żeby umieć się w razie co obronić. I dużo osób jest przychodzi dla grupy rekreacyjną, gdzie po prostu chodzą, sobie trenują, czy przyjdą, porozmawiają, poznają jakieś nowe osoby. Więc zapraszam, ale mam nadzieję, że dużo młodych osób przyjdzie, dzieci, którzy, które jakby będą chcieli też osiągnąć jakiś cel, czy pokazać się w ringu. Wyżyć się? Na pewno dużo osób też przychodzi, żeby się wyżyć. Ale też boksu, czy dyscypliny... Ja bym tak poszedł. Dyscypliny, charakteru. Więc zapraszam młode osoby, na pewno. Nie byłoby obciachu, gdyby taki 40-latek, jak ja się pojawił? Mając, wiesz, zerową kondycję i jeszcze mniejsze umiejętności? Czemu obciachu? Nie. E, nie. E, można przyjść na grupę rekreacyjną, grupę zawodową. E, jest różny jakby poziom, i, e, i do mnie, do klubu, przychodzą osoby, które mają 70 lat i przychodzą trenować. Więc tutaj nie ma takiego jakby odnośnika wieku. Ale jakby startować w boksie, w boksie olimpijskim można do 40 roku życia. To ja już. Jak to. Nie, już się nie złapię. Już raczej. raczej mm. Ale na trening zapraszam. O, właśnie, to zdecydowanie. Gdzie cię będzie można zobaczyć w najbliższym czasie? Bo rozumiem, że na razie masz urlop od boksowania, masz chwilę przerwy na, na odpoczynek, a już gdzieś tam z tyłu głowy są jakieś zaplanowane, czy treningi, czy, czy walki, czy jakieś pokazowe wydarzenia i tak dalej. Eee, już zrobiłam trzy treningi, powiem szczerze. Eee, właśnie byłam na turnieju w Gliwicach, eee, więc zrobiłam sobie z trenerem e, tarczki, bo już nawet tak chciałam sama się poruszać. Eee, moje plany na ten rok no to Mistrzostwa Polski Seniorek, które są w grudniu i na pewno będę chciała wystartować na galach Suzuki Boxing Night. Eee, na pewno będę e, na, turniej, e, na turnieju Feliksa Sztama, tam już pojadę sobie potrenować, popatrzeć jak dziewczyny e, boksują. I targi bokserskie są 7-8 września w Kielcach, więc bardzo serdecznie zapraszam. Mm, na pewno będzie się dużo dziać. jest jakaś presja z racji tego, no, że jesteś faworytką teraz do, do wszystkich zwycięstw? Nie, chyba nie mam tak presji. Yy, właśnie ja to tak od siebie odbijam, nie skupiam się nawet na tym. Myślę, że bez presji. I tego Ci życzę. E, I nie czytaj komentarzy. E, nie dobrze. czytam nawet. Nie mam czasu. Julia Szeremeta, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich. Ja tylko jeszcze raz, bo e, nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę miał okazję w życiu, więc sobie jeszcze trochę... Za trzyma. cztery lata. Ale to złoty będzie. Srebrnego to już z, jakby, z, wiesz... No srebrne zresztą, już nie, już złoty. Nie, to już wystarczy. E, Julia, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. To było Studio PAP. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.